W poprzednim odcinku spotkaliśmy człowieka lawę i myślę, że to, co my na dany moment o nim wiemy, to jest jeszcze nic w porównaniu do tego, co my się o nim dowiemy. I w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie będziemy szli za jego śladami, żeby dowiedzieć się, kim on jest, skąd się wziął i czego chce ode mnie na Palionowie. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja zanim przejdziemy do odcinka, to zachęcam was bardzo do tego, żebyście wbili na mój kanał na Szczypson Plus, ponieważ tam jest seria z Minecrafta na modach, na który sobie gramy, a dodatkowo streamy z tamtej serii są prowadzone na Twitchu, więc jeżeli jesteś widzem, który chce poglądać mnie na YouTubie, znaczy poglądać mnie na żywo, nie na YouTubie, po prostu poglądać na żywo, ponieważ na YouTubie już nie będę robił streamów, wszystkie streamy teraz będę robił tylko i wyłącznie na Twitchu, więc jeżeli chcecie być ze mną na live'ach, no to zachęcam do tego, żeby wejść w link w opisie, albo po prostu wpisać na Twitchu Szczypson i tam znajdziecie mój kanał i będziecie mogli ze mną spędzić fajnie czas. Ja nie przedłużam, odpalam intro i widzimy się po intrze. Myślę, że to już was nie zdziwi, że tradycją u mnie jest rozpoczynanie odcinka u mnie w domku. To już jest normalne. Ja już, nie wiem, zawsze tu przychodzę, bo tu itemy wszystkie odkładam sobie po odcinku i tak dalej i muszę to wszystko mieć. Jak widzicie, zrobiłem sobie więcej poisonów na niewidzialność, ponieważ mogą nam się przydać, w szczególności, że ten człowiek lawa tutaj gdzieś po tym jakby to się, jak to się nazywa, po tym świecie chodzi. Więc trzeba uważać, gdzie on jest i co on od nas chce i tak dalej. Widziałem, że pisaliście mi w komentarzach, że ten ktoś to jest Lucyfer i jest to ciekawa teoria, ponieważ Lucyfer to w końcu faktycznie był diabeł, był nawet taki serial, który był o Lucyferze i to był faktycznie diabeł, więc może coś w tym być faktycznie i jestem w stanie uwierzyć, że on faktycznie ma tak na imię. I w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda nam się dowiedzieć, czy on faktycznie tak ma na imię. Więc będziemy podążać jego śladami. Wiemy o jego bazie, wiemy o tym, że zrobił taką dziwną rzecz w mojej głowie. W sensie tam właśnie na tym, na tutaj właśnie tam. O nie, ja już widzę, że są jakieś tabliczki porozstawiane. To są piekielne tabliczki i ja już czuję, czyje one są. Już to jestem po prostu pewien, czyje one są. Dobra, musimy iść w takim razie za tabliczkami. To będzie tragedia. No ale dobra, idziemy tak, czekajcie, bo tutaj była strzałka w prawo chyba, jak dobrze widziałem. Tak, w prawo strzałka, czyli musimy iść w stronę tej kolejki. No chyba, że chodzi o tą kolejkę naprawdę. Czy ja mam wejść w tą kolejkę? Czy on naprawdę tego ode mnie chce, żebym ja wszedł w tą kolejkę? Nie, to jest piekielny tunel, ja tam chyba... A nie, tu jest... Dobra, jednak nie, jednak nie, jednak mamy iść tędy. Dobra, tu jest kolejna tabliczka, dobra, gdzieś będzie kolejna tabliczka. Okej, czyli on chce mnie gdzieś zaprowadzić. Póki co idziemy w stronę tamtej jego tajnej bazy. Czy on chce mnie do tajnej bazy zaprowadzić? Kolejna strzałka wprost, czyli jednak w tamtą stronę. Tam jest kolejna, dobra. Chyba nas chce zaprowadzić do tego posągu. Czyli coś chce nam pokazać i to nie jest najlepsza rzecz, najlepsza informacja, ponieważ niespecjalnie chciałem się z nim spotykać znowu do przodu, ponieważ to jest totalnie nawiedzony koleś i ja w ogóle nie wiem, jakim cudem on się tutaj dostał, dlaczego on tutaj jest i tak dalej. Czy ja dobrze idę, czy była tu jakaś tabliczka? Tu jest tabliczka. Ej, nie, jest skręt w lewo. Powinno być prosto, a jest w lewo, dobra, czyli jednak nie mam tam iść. Okej, dobra, nie wiem, może to jest jakiś bejcik czy coś. Idziemy tu, dobra, czyli prowadzi nas gdzieś tam w tamtą stronę. Okej, czy chodzi o ten słup pionowy z kobla, który ktoś wybudował, nie wiadomo po co. Nie wiem, tam jest kolejna tabliczka. Okej, czyli to jednak nie chodziło o ten posąg. A teraz w prawo, czyli jeszcze jednak nie skreślamy tego posągu. Okej, czyli jednak może to być tam. Czy tam jest, jak tam jest strzałka w prawo, to na bank jest ten posąg. Tak, to jest ten posąg. No, nie wierzę. Widzowie, ja żałuję, że ja ten posąg wybudowałem. Ja mu pomogłem. Tu jest jakaś tabliczka. Strzałka w dół. Aż sobie wezmę łyka kawy. Na odwagę. Dobra. Idziemy na dół w takim razie. To jest przecież tragedia. Ja tam nie chcę iść. Dobrze, że mamy te potki na niewidzialność. Ja już z nimi nie rozstaję. Ja te potki to zawsze ze sobą będę wszędzie brał, już coś tak czuję. Mogą nam się przydać, więc ja ją od razu piję teraz, zanim tam zejdziemy na dół, bo on tam może być. I uwaga, klikamy to i schodzimy na dół. 3, 2, 1, 0, pum, kliknięte, schodzimy, pum. Ała, dobra, nie ma go tutaj. O, to dobrze, że go tutaj nie ma. Czego on chce od nas i dlaczego nas tutaj chciał poprowadzić? Tu, czy coś tutaj jest? Czy w tych skrzynkach coś jest? Dobra, nie, ja już wiem, gdzie on chce nas poprowadzić. On chce nas poprowadzić tam do tego drugiego posągu na dole, no przecież to jest tragedia jakaś totalna, tu jest strzałka w dół. On tutaj ostatnio coś majsterkował, ja w ogóle nie sprawdziłem, że tam coś jest, ale nic nie ma w tej skrzynce, dobra, no nie mogę tu przejść. Ej, dobra. Fałszywy alarm, widzowie. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie i jakie są wasze odczucia w tym temacie.
Tam stoi ten posąg, to jest tragedia. Ja tu trzeba uważać, się zawsze tego miejsca boję. Boję się, że spadnę tam na dół. Zawsze tu wolę na shifcie pójść, bo nie wiadomo, czy jakaś dziura nie będzie w tym. Byłoby bardzo źle, jakby tam była dziura. Dobra, czy tu jest... O kurde, tu się trochę pozmieniało. On tam jest? Czy on tam jest w tym ogniu? O nie, on tam jest! Dobra, jesteśmy na niewidce na szczęście, więc on nas nie widzi. Mamy 6,5 minuty jeszcze. Prawie 7 minut. Co to jest? On zamienił to wszystko. Zamienił to wszystko na jakąś salę tronową. Ej, co jest grane? On coś tu krąży, coś chce robić. Gdzie tu jesteś? Co jest grane? Twoje kroki, twój oddech. Nie. Ej, do mnie mówi. Dzwonić, ukaż mi się. Nie, ja nie idę do niego, ja nie chcę się mu pokazywać. Tutaj. Musimy być cicho. Chowam się, niech on nam powie, czego od nas chce. Czekajcie, ja potrzebuję jakąś tabliczkę, żebym mógł mu napisać. Szuka mnie, on mnie szuka. Musimy znaleźć tabliczkę jakoś, żeby z nim porozmawiać. Chyba, że jakąś tabliczkę on postawi może? Czy coś on do... Co jest? Czym on rzuca? Czy to ty jesteś tutaj? Nie, zostaw mnie, proszę, zostaw. Ej, to jest totalnie nawiedzone. Nie, ja stąd wychodzę. Ale fart. Dobra, on tutaj gdzieś krąży, on coś ode mnie chce, ja nie wiem, o co mu chodzi, ja bym z nim porozmawiał, ale nie ma tabliczki żadnej. On tam jest na drugim końcu, coś tam kmini. Co on chce ode mnie, to jest totalnie nawiedzone, on do mnie mówi, widzowie, on do mnie mówi. Dobra, zatrzymał się, ej dobra, on nic nie chce, dobra, zatrzymał się, chyba że pilnuje tam czegoś czy coś. Ja się boję tu przechodzić przez to, że on tutaj coś zniszczy czy coś. Ej, tak jakby mnie widział, on czy on mnie widzi? Słyszę cię i twój ciężki oddech. Chodź. Pokaż mi się. Porozmawiamy. Nie, ja nie chcę się mu pokazywać. On mi odciął drogę powrotu, nie mogę wrócić. Jak ja tu, dobra, czy ja... Strzelam mu w te... On rozwala to szkło? Podejdź do mnie. Czekajcie, musimy się schować tak, żeby nas nie uderzył. Nie bój się. O, tabliczkę postawił, dobra, porozmawiajmy z nim. Dobra, niech on stąd pójdzie. Dobra, muszę zebrać te tabliczki. Nie pozwoliłeś tutaj żyć. Uwaga, co jest grane, czy on rzuca na mnie potki, żeby ja był znowu widzialny? Dobra, szybko bierzemy to. Co? Musimy uciekać od niego. Dobra, czekajcie, robimy tak. Bierzemy w ten sposób. O. Najpierw tak. Okej, okay. Tabliczki postawił. O co mu chodzi? S. Czekajcie, stawiamy tabliczkę gdzieś i zaczniemy z nim pisać. Uwaga. Uwaga, piszemy. Czego ode mnie chcesz? Co on chce ode mnie? Ciebie chcę. A czego ty tutaj szukasz? No, przecież on mnie tu... Sam mnie tu... Przyprowadziłeś... tabliczkami. Nic nie wiem o żadnych tabliczkach. To kto to zrobił? Ej, to... Kolejka cię wzywała do... Jaka kolejka? Pamiętasz tajemniczą kolejkę? Niedaleko swojego domku. Jak mogła mnie kolejka tu przyciągnąć? O co chodzi? Nie wiem. To jest tajemnicze miejsce. Oła! To jest tajemnicze miejsce na fajtu. Kolejka jest tajemnicza. Ona mnie tutaj wskrzesiła i mnie tutaj... zaprowadziła, a ty mi pomogłeś żyć tutaj. Teraz już nie jesteśmy potrzebni, muszę ciebie pozbyć. O nie, widzowie, mamy problem, muszę stąd uciekać. Dobra, czekajcie, wiem co zrobimy. Czekamy aż mi się skończy potka i uciekamy stąd. O nie,
Zaraz przestaniesz być niewidzialny. O nie, on wie o tym doskonale, że ja przestanę być niewidzialny. Dobra, czekajcie, mamy dwie minuty, dwie minuty mamy na to, żeby z nim jeszcze porozmawiać o czymś. Kurde, on mnie widzi. Dobra, on przeczuwa, gdzie ja jestem, on mnie czuje, to jest najgorsze. Dobra, czekajcie, muszę na shifcie chodzić, żeby nie widział kroków pode mną. Gdzie on jest? Gdzie on się stracił? Tam jest, na drugim końcu, dobra. Zostawiamy tabliczkę tutaj z napisem jak ja cię wskrzesiłem. On tam jest na końcu, on tam czeka na mnie, on rozwalił tam chyba te szyby. Mamy problem, widzowie, mam tylko dwie perły, żeby stąd wyjść. No niech on tu przyjdzie, tą tabliczkę przeczytać, bo ja chcę wiedzieć, od skąd on się wziął. Jest mnóstwo niewiadomych. Nie ta tabliczka, ta druga. Okej. Zastanawia cię to, a kto wybudował posąg? Posąg? No ja wybudowałem posąg, ale to nie to? Kurczę, nie mogę tego zabrać już. Posąg pomógł mi. Tutaj się... A po co... Ożywić się żyłem w czeluszczach Netheru. Topiłem się w lawie, a ty mi pomogłeś tutaj wrócić z powrotem. Dobra, widzę, mamy 50 sekund do końca. Znowu mnie szuka. Dobra, czekajcie, musimy kolejną tabliczkę postawić. On tam, kurczę, no nie mam jak stąd wyjść, on tam ciągle krąży. Musimy sobie znaleźć drogę ucieczki. Czy on tutaj przyjdzie za mną? Nie, czeka tam. On rozwalił tam szybę, z tego co mi wiadomo. On nie zamurował to! Nie, jaki on jest nienormalny! Nie, wrócił, dobra, czekajcie, zróbmy tak. Idę, w takim razie musimy się schować gdzieś indziej. Czemu on to rozwala? Nie udało mu się rozwalić tego bloku. Wiem, co chciał zrobić. Dobra, w takim razie mamy duży problem. Chyba, że go zrzucić? Nie, chyba nie mogę, nie, dobra, musimy, nie wiem jak stąd wyjść teraz, o kurde! Podka mi się skończyła. Na farcie, dobra, to był jedyny sposób, żeby się stąd wydostać. Budujemy już, nie może mnie czuć, dobra. Udało nam się stamtąd uciec, wydawało mi się, że to będzie niemożliwe. Ale dobra, udało mi się. Dobra, wychodzimy stamtąd, ja z nim nie chcę już dłużej spędzać czasu. To jest najgorszy dzień w moim życiu, że ja spotykam takie osoby tutaj. Dlaczego kolejny czarny charakter na paliorowie? I znowu ja już mam tego dosyć, serdecznie mam tego dosyć. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie, ja się stąd wykopuję na samą górę. Muszę stąd uciec, muszę się gdzieś schować, muszę ostrzec wszystkich innych na palionowie przed nim, bo to jest totalnie niebezpieczny człowiek. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie i jak powinienem go zwalczyć, bo totalnie nie mam zielonego pojęcia. Mówił coś o kolejce i wydaje mi się, że musimy tą kolejkę bardziej przebadać. To tyle w tym odcinku, ja wracam do domu, trzymajcie się, na razie, pa pa.